Maria Czułasiewicz z zapisków 1938-43. Kiedyś, w początkach mojego z Jankiem narzeczeństwa, napisał do mnie Janek w jednym z listów: daj mi Boga. Jakże bardzo przejęło mnie to wołanie. I pomyślałam wtedy, że nie można dać komuś Boga, bo jest to dar, którego przekazanie innym przerasta ludzkie siły. Bóg jest łaską, która sama zstępuje na kogo chce. Ale pomyślałam też, że można błagać Boga każdą sekundą życia własnego, każdym atomem oddechu, aby zstąpił na osobę umiłowaną i zaszczycił ją swoją obecnością, swoim przyjściem. Można Boga zniewalać do dania się drugim, zniewalać tym, że żyje się tak w Nim, iż ci, którzy patrzą na takie życie, muszą kiedyś zawołać: zaprawdę, Bóg mieszka tu, w tym sercu. Oby i w nasze zechciał wstąpić, gdyż słodkie to jarzmo miłować Go. Modlitwa, która we mnie powstała wtedy spontanicznie, kiedy chciałam Boga przybliżyć Jankowi, przerosła mnie i całą moją aktualność zdumiewająco. Tym się też tłumaczy, że żyje we mnie po dziś dzień, a otwarła przede mną światy, których istnienia w niej nie przewidziałam. Ta wyłącznie moja modlitwa, moja mała tajemnica składa się właśnie nie z czego innego, tylko z kilku aktów strzelistych. Boże, któryś jest miłością, bo cały umiłowałeś, tak się modliłam wtedy i modlę. Bądź pochwalony w sercach naszych miłością czystą. To pierwszy akt strzelisty mojej modlitwy. Bóg w Słowie, Synu Bożym, Chrystusie. Umiłował Bóg wszystko, co stworzył, każdego człowieka. Wtedy, gdy modliłam się: bądź pochwalony w sercach naszych miłością czystą, myślałam o miłości wyłącznie naszej, mojej i Jankowej, i o jej dziejach przyszłych, gdyż miała stać się małżeńską miłością. Dziś modlitwę tę mogę rozszerzyć na wszystkich ludzi. Staje się pełniejsza, a miłość moja dla Janka zyskała tylko na czystości przez to, że wszystko, co ziemskie, zostało jej odjęte. Staram się o to, aby być jak najbliżej Bożego serca.
Rozmawiam z nim tak, jak rozmawiałabym z Chrystusem w Nazarecie. Ale najczęściej nie mówię nic. Modlę się milczeniem. Tylko cichutko obejmuję z Marią krzyż i tak trwam, jakbym była zdruzgotanym świadkiem jego straszliwej męki. Ale mistrz mój kocha moje milczenie. W takich godzinach ciszy rozmawia ze mną. Nie oburzaj się, nie złorzecz. Potrzebna mi jest Twoja, właśnie Twoja miłość. Kiedyś, dawno temu postanowiłaś sobie, że naczelną ideą Twojego życia będzie miłość. Serce moje błogosławi zawsze takim celom. Dziś, gdy tylu ludzi na świecie znieważa moje serce, gdy obsiadło je kłębowisko żmii, potrzebna mi jest Twoja miłość więcej niż kiedykolwiek. Módl się przede wszystkim za nieprzyjaciół. Albowiem taka modlitwa jest miłością najwyższej próby. Wszystko zaś przez tę właśnie modlitwę będzie Ci przydane. Obdarzam Cię jedną z największych łask. Oto nie zabijasz, nie burzysz, ale tworzysz miłością. Bądź mi jak światło lampki oliwnej i pochodnie, i kandelabry, i świece płoną nieraz jak gwiazdy, ale gasną jak one. Światło lampki oliwnej nigdy nie gaśnie przed moim tabernakulum. Chcę, byś była jak to światło, jasna trwaniem miłości. I nie płacz, że matka wasza umarła. Znam te łzy. I ja płakałem nad miastem miast, gdy widmem kamienia na kamieniu krwawiło moje miłujące serce. Zbieram wasze łzy i przed ojcem moim świadczę o waszej boleści. Sprawiedliwość idzie przede mną i toruje drogę krokom moim. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Siostra Ksancja Szynkowiak z zapisów. Twe dzieci, Matko Święta, w opiece zawsze mieli. Niepokalania poczęta, nam błogosławić chcieli. Chciałabym, żebym sama i inni Twoją najświętszą i niepokalaną Matkę miłowali Twoim sercem, o Boska Dziecino. Przez Twe święte rozmowy i słodkie pieszczoty z Twą Matką Najświętszą uświęć nas, Jezu Dzieciątko. Moje życie mam przeżyć całkowicie przed tabernakulum. Jak najliczniejsze akty strzeliste do Najświętszego Sakramentu. Wiele miłości w odwiedzinach Komunii Świętej. Gdy stwierdzę, że jestem wierna moim postanowieniom, ufna chwalić będę Boga, który wszystko mi uczynił. Gdy upadnę, pilnie będę strzegła się przygnębienia. Bóg tak sprawi, bym upokorzyła się coraz bardziej
i bym oddała się miłości. Po upadku akt głębokiej pokory. Potem zacznę na nowo. Uśmiechnięta, jak gdyby Jezus pogłaskał mnie, jak gdyby pocałował mnie, jak gdyby podniósł mnie swymi rękoma, znów pójdę moją drogą pewnie i ufnie. Szczęśliwa. O dobry Jezu, Ty wiesz. Ty wiesz, jak pragnę Cię kochać. Zwracać uwagę na wszystko i starać się o najwyższą doskonałość w małych rzeczach. Święci to dusze stale zapominające o sobie, gubiące się w tym, którego miłują. Jezus mnie chce mieć świętą zakonnicą nie tylko z cnoty miernej, ale tej najwyższej. Nie będzie zadowolony ze mnie, dopóki nie stanę się, albo dopóki nie dołożę wszystkich sił, by stać się świętą. Chcę naśladować największych świętych, a nie potrafię wypełnić, jak należy, zwykłych obowiązków. Bóg jest wszystkim. Ja niczym.